Dzień dobry, mamy cudowny dzień, mimo brzydkiej pogody i mało takiej wiosenno-świątecznej. Ale mimo wszystko chcę życzyć wszystkim Wam spokojnego, cudownego, wielkanocnego świętowania, bo to są monumentalne święta, największe jakie mogą być. Śmierć jest pokonana, Chrystus zmartwychwstał, wszystkie grzechy są wymazane, jest po prostu cudownie. Wielki Piątek jest najpiękniejszym dniem w ciągu całego roku, dlatego że w tym dniu rozważamy i pochylamy się nad tym, jak bardzo Bóg nas umiłował. Bo to nie chodzi o nasz grzech, tylko o to, że jak bardzo On nas ukochał, jak wspaniale i do końca z nami był, żebyśmy my dzisiaj mogli być wolni. Także wszystkiego dobrego z okazji tych świąt wielkanocnych na cały nadchodzący rok, który już się rozpoczął. I ja się dołączam do życzeń żony i tak jak Maja życzyła wszystkim bliskim i dalekim wszystkiego najlepszego, dokładnie się zgadzam z przedmówczyni i wiem, że Bóg błogosławi każdego, kto wierzy w tym, że jesteś umiłowanym, obdarzonym miłością bardzo wielce przez samego Jezusa. Jesteś wielce zaakceptowany. Jesteś potężnie błogosławiony. Może jeszcze nie każdy z nas to w pełni odczuwa, ale im bliżej, im dłużej chodzimy z Jezusem, tym więcej tych rzeczy będziemy widzieć. Więc niech Was Bóg błogosławi, strzeże, trzyma, podnosi i daje dużo zdrowia i nadziei.